Przechodzimy do rajdu Japonii, gdzie otarcia samochodu, zniszczona karoseria są na porządku dziennym. Pierwszy super ciężki, ciasny odcinek asfaltowy. Na szczęście pogoda dopisała, więc będzie sucho. Drugi odcinek nieco łatwiejszy, szerzej i więcej prostych. Startujemy w klasie WRC2. Będziemy jechać nieco wysłużonym już w tym sezonie Fordem. Mamy przygotowany zespół mechaników do typowych napraw i bierzemy opony miękkie, asfaltowe.
Nie obyło się bez większych lub mniejszych błędów. Udało się natomiast dojechać w jednym kawałku na tyle, że spokojnie zdążymy naprawić samochód w czasie serwisowym. Więc z obronną ręką możemy przejść do następnego etapu rajdu Japonii. 4, 3, 2, 1, go! Lead. Thank you.
Nie obyło się bez trzech groźnie wyglądających incydentów na odcinku. Najgorszy był trzeci, gdzie obawiałem się, że albo zgubię koło, albo będę miał kapcia. Oglądając powtórki mojego przejazdu, zauważyłem, że niektóre zakręty biorę zbyt oszczędnie i zbyt bezpiecznie, ale to dlatego, że ostatnie zawody były tragiczne, zniszczyłem cały samochód, przez co przekroczyłem budżet napraw i tym razem postanowiłem po prostu bezpiecznie dojechać do celu. I mimo ostrożnej i w miarę powolnej jazdy udało się wygrać zawody. Zapraszam Was na kolejny odcinek z rajdu w WRC. Trzymajcie się, na razie, cześć!